Cześć moi drodzy, sprawdzamy sobie to, co najbardziej lubicie, co tygryski lubią najbardziej, czyli sprawy miłosne, miłość na lato, lato 2020 roku, lato 2020 roku. Zaczynamy od zodiakalnych wodników. Wodnik, lato 2020 roku. Co tutaj czeka nasze wodniczki i wodników zodiakalnych? W miłości, w lato 2020 roku, lato 2020 roku, nie sądzę, żebyśmy mieli jakoś tłumnie wyjeżdżać w tym roku z oczywistych względów, ale no, nie trzeba nigdzie wcale wyjeżdżać, żeby kogoś na przykład poznać, prawda? Pary najpierw. Co tutaj dla wodników, którzy są w parach? Wodniki w parach, wodniki sparowane i wodniki singlowe. Single, wodniki single. Co tutaj dla singli wodników? Co tutaj dla singli wodników singli? Dobrze, zaczynamy sobie od tych wodników, które są z kimś w związkach, jakichś tam małżeńskich bądź niekoniecznie. Jakieś poczucie zranienia, jakieś poczucie takiego ciosu prosto w serce. Może ktoś przeżywa zdradę, gdzieś tam nie może się z tym pogodzić. Lato przynosi taką odwilż, czyli spokój w domu, na przykład w małżeństwie, w rodzinie. Jakiś rodzaj przebaczenia, też jakby rzucenia nowego światła na sprawy. Może niepotrzebnie się gryźliście jakimś problemem. Może tu właśnie trzeba sprawy wyjaśnić i lato będzie do tego stosowną okolicznością, żeby właśnie gdzieś tam powyjaśniać te sprawy i to może rzucić zupełnie nowe światło, także nie przywiązujcie się też za bardzo do swoich jakichś takich negatywnych teorii dotyczących waszego partnera bądź partnerki, bo to może mieć całkiem jasne i całkiem normalne wyjaśnienie. Nie zawsze musi być tak, jak nam się właśnie wydaje. Zapanuje zgoda, harmonia, gdzieś tam pod koniec lata będzie być może nawet możliwy jakiś wspólny wyjazd. Ja bym powiedziała, że to jest taka podróż przeprosinowa bądź taka druga podróż poślubna dla niektórych, że na nowo siebie po prostu będziecie mogli odkryć. Natomiast u singli, co tutaj u singli? No u singli mamy jakieś zwycięstwo, więc może dla tych singli, które chcą, to poznanie jakiejś nowej osoby, bądź też właśnie staniecie się latem singlami, bo jest tutaj as mieczy, czyli jakieś poważne rozmowy też się szykują. Może niektórzy z was będą mieli po prostu dosyć i będziecie chcieli z kimś zerwać, od kogoś odejść, przeprowadzicie tutaj poważną rozmowę. As mieczy też mówi właśnie o takim ostrym cięciu, więc tam się to obejdzie, powiedzmy, bez jakichś takich głębszych dyskusji, po prostu cześć, rozstajemy się, nara, zabieram swoje rzeczy, do widzenia, odchodzę, bez jakichś może takich większych, wiecie, dramatów i to będzie jakimś waszym zwycięstwem, czyli tutaj może być tak, że wy już od jakiegoś czasu się nosiliście właśnie z zamiarem ucięcia czegoś, latem właśnie postanowicie tego dokonać, otworzą się przed wami nowe możliwości i będzie nawet zaproszenie do jakiegoś romansu, być może właśnie kandydat, kandydatka do romansu przywędruje z zagranicy, bądź wy pojedziecie gdzieś i kogoś spotkacie, ale niekoniecznie musi to być cudzoziemiec, niemniej jednak ktoś taki bardzo namiętny, gorący, no jak lato, no to musi być ogień. Tak to wygląda dla wodników. Dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia, pa, pa.